czwartek, 18 kwietnia, na terenie kompleksu sportowego Orlik w Czarnym rozegrano turniej piłkarski na powitanie wiosny, o którym szerzej opowie trener na czarnieńskim Orliku, pan Edmund Kuchta. W turnieju uczestniczy 5 drużyn, 2 drużyny z naszego Orlika, drużyna z Akademii Piłkarskiej Szczecinek, drużyna z Lider Miastko i drużyna Błękitni Gonne Małe. W tym turnieju głównie uczestniczy rocznik 2001. Nasza drużyna, druga z naszego Orlika, jest wystawiona z rocznika 2002-2003, czyli są to uczniowie z klas czwartej i trzeciej. Na ogół zapraszamy mocne drużyny, no bo fakt jest faktem, że od słabszych drużyn się niczego nie nauczymy. Grając z mocnym przeciwnikiem, zawodnicy bardziej się starają, bardziej przykładają do meczu i tym samym uczą się lepszej gry w piłkę. Znaczy najmocniejszą drużyną jest Akademia Piłkarska ze Szczecinka. Mają już ustaloną renomę w województwie zachodniopomorskim. Z tą drużyną no już nawet 2 razy wygraliśmy na turniejach zimowych, na hali. No, na Orliku raczej nam się jeszcze nie udało. Do tej pory przegrywamy z nimi. Osiągnięcia naszej drużyny. W okresie zimowym zajęła 4. miejsce na turnieju halowym województwa pomorskiego, podokręgu słupskiego w Tuchomiu. Naprawdę były bardzo mocne drużyny, bo tam były Jantar Ustka, Gryf Słupsk. Samo Tuchomie też u siebie jest bardzo mocną drużyną. No tam zajęliśmy 4. miejsce, przegrywając w półfinale z Gryfem Słupsk 3-1. W innych turniejach w Szczecinku też mieliśmy 2. miejsce, w Barwicach 1. miejsce. Ten młodszy rocznik, nawet 2002-2003, również zajmował czołowe miejsca na turniejach halowych, no głównie organizowanych w województwie zachodniopomorskim. Też jak Szczecinek, Barwice, czy Gonne Małe, czy Grzmiąca. Prowadzimy 4 grupy szkoleniowe. Najstarsza to jest rocznik 2.0, druga grupa szkoleniowa to jest właśnie rocznik 2.1-2.2, trzecia grupa to jest rocznik 2.3-2.4 i czwarta grupa najmłodsza to jest rocznik 2005-2006. Te grupy będą prowadzone do czerwca. Od czerwca przekażemy już grupę 2000, z rocznika 2000 do szkolenia do klubu, a zrobimy nowy nabór dla rocznika 2006-2007. Nie stawiamy specjalnych wymagań, po prostu kto chętny, rodzice przyprowadzają, rozmawiamy z rodzicami, zapisujemy, zapraszamy na zajęcia takie wprowadzające na początku poprzez gry, zabawy, żeby ich zachęcić, a dopiero później no, samoistnie właściwie następuje taka selekcja. Kto chce, kto jest bardziej tam powiedzmy zawzięty w sobie do ćwiczeń, do treningów, do zajęć, no to ten uczestniczy. Na ogół dzieci mają 2 razy w tygodniu zajęcia sportowe po 1,5 godziny. Tylko ta grupa z rocznika 2001-2002 właśnie co jest, która uczestniczy też w rozgrywkach w słupskiej klasy okręgowej. No oni mają 3 razy w tygodniu trening. No do każdego treningu staramy się podchodzić rzetelnie. No jeżeli mamy się czegoś nauczyć, to nie możemy sobie tam pozwolić na jakieś bumelowanie czy obijanie się w treningu. No. Rozgrywki chłopców były bardzo emocjonujące, a zgromadzeni na ławeczkach rodzice dzielnie dopingowali młodych zawodników. Zwycięzca mógł być jednak tylko jeden. Wyniki doskonale znacie, jakie żeście uzyskali. Przedstawimy teraz klasyfikację końcową. 5. miejsce, Orlik Czarne 2. Gratuluję, Kasper. Panie Bemku, medale. Gratuluję. Gratulacje. Gratuluję najmłodszym właściwie, bo tu jest rocznik 2.2 i 2.3. Dziękuję, proszę o wstąpienie. 4. miejsce, Lider Miastko. Zapraszam. Gratuluję, dziękuję za uczestnictwo. A trener gdzie jest? Tak. Proszę bardzo. Na pamiątkę dla trenera. Gratuluję. 3. miejsce, Orlik Czarny 1. Wspaniały sukces. Ja również przyłączam się do gratulacji. Co już? Proszę. Proszę. Gratuluję. Drugie miejsce. Błękitni, Gonne. Myślę, że w przyszłym roku to będzie 1. miejsce, prawda? Pierwsze miejsce. Akademia Piłkarska Szczecinek.
Kapitanie, gratulujemy Tobie i całej drużynie. Najlepszym bramkarzem turnieju został uznany Bartek Byczak, Szczecinek. To od razu zapraszamy najlepszego strzelca. Jest mi miło. Alan Hołbę. Bramkarza sprzedam prezesa i bramkarza kupuję. Wszystkim nagrodzonym drużynom serdecznie gratulujemy.